Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Dzień dobry Państwu, Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poranek w NET. Dzięki Państwu dopłynęliśmy do tego 5 listopada, a dziś przed nami długi dzień i długa noc, bo o godzinie 24 zaczynamy studio wyborcze, będą korespondencje ze Stanów Zjednoczonych, będą eksperci, będą wyniki wyborów, nie tylko wyborów prezydenckich, ale wyborów do Kongresu amerykańskiego. Nie wiemy, kto wygra, może nasz gość, czyli gość poranka wnet Filip Styczyński, który jest w Waszyngtonie, który jest dyrektorem w Centrum Studiów nad Międzymorzem w Instytucie Studiów Międzynarodowych przy telefonie. Tak chyba powinienem to zdanie zakończyć. Dzień dobry, Filipie. Dzień dobry. No, to jesteś... Ale nie wiem, kto wygra, niestety. Chciałbym, ale nie mam takiej pewności, ani przecieków jeszcze. To prawda, 77 milionów Amerykanów już zagłosowało. Te głosy, nie wiem, czy są już policzone, ale ten dzień dzisiejszy jest dniem najważniejszym, jeśli chodzi o przyszłość Ameryki. Jakie nastroje ostatniego dnia przed finałem tego długiego biegu są w Waszyngtonie? No, emocje rzeczywiście sięgają zenitu. Wygląda na to, że Donald Trump jest tutaj faworytem. W tej chwili, jeżeli chodzi o wszystkie ostatnie sondaże, to też prowadzi, szczególnie w tych tak zwanych swing states, czyli w tych wahających się Stanach, bo tak naprawdę wszędzie z wyjątkiem Virginii i Minnesoty, wszędzie prowadzi Trump i to zdecydowanie, bo nawet o 5 punktów procentowych na przykład w Arizonie, czy o 3 w Nevadzie, więc to jest rzeczywiście spora przewaga. Kolejni tym razem celebryci pojawili się po stronie Trumpa na samej końcówce, dlatego że i Joe Rogan, czyli najsłynniejszy podcaster na świecie, poparł właśnie Donalda Trumpa w trakcie rozmowy z Elonem Muskiem. To ma duże znaczenie, bo to też jest taki dziennikarz, który uchodzi za postać taką bardzo niezależną i ma wielką rzeszę fanów w całych Stanach Zjednoczonych, więc być może jacyś ludzie, którzy jeszcze się wahali, nie byli pewni, na kogo zagłosują, być może właśnie po namowach przez Joe Rogana zagłosują na Trumpa. I tak samo na jego wiecu dzisiaj pojawiła się jedna z najsłynniejszych dziennikarek w Stanach Zjednoczonych, Megyn Kelly, która również poparła oficjalnie Donalda Trumpa, pojawiła się na jego wiecu w Pensylwanii i powiedziała, że powodem, dla którego zdecydowała się go oficjalnie poprzeć i wystąpić na jego wiecu, jest to, że niejaki Mark Cuban, słynny też miliarder, który popiera Kamalę Harris i demokratów, powiedział niedawno, że na Trumpa nie głosują, albo inaczej, że kobiety, które głosują na Trumpa, nie są mądre i są słabe. Ona wystąpiła i powiedziała: ja jestem właśnie inteligentną, twardą, odważną kobietą i głosuję na Donalda Trumpa, więc tutaj rzeczywiście jest duży dynamizm. Z drugiej strony na ostatnim wiecu Kamali Harris wystąpiła Oprah Winfrey, poparła Kamalę Harris, ale to też jest kobieta, która kiedyś popierała Donalda Trumpa i co ciekawe, to właśnie u niej kiedyś Donald Trump występował, był na kanapie, to ona powiedziała: chciałabym, żeby ktoś taki jak ty został prezydentem Stanów Zjednoczonych. No dzisiaj jest po drugiej stronie barykady. Wojciech Cejrowski we wczorajszym programie Studio Dziki Zachód 30 minut poświęcił informacjom na temat możliwych i potencjalnych fałszerstw wyborczych. Dzisiaj w Interi można przeczytać, że jest jakieś oświadczenie któregoś z Departamentów Ochrony w Stanach Zjednoczonych, że właśnie takie informacje mogą być dezinformacją wprowadzającą w błąd i pokazującą, że te wybory mogą być sfałszowane. Z twojej perspektywy, jak to wygląda?
z mojej perspektywy wygląda to w ten sposób, że rzeczywiście ta obawa występuje wśród republikanów, wśród ludzi, z którymi ja rozmawiam. Często, może tak, przytaczę dzisiaj rozmowę z osobą, z którą rozmawiałem, która kiedyś pracowała w Białym Domu i powiedziała mi tak. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że jutro powinien wygrać Donald Trump, natomiast jeżeli demokraci będą oszukiwać, a jest to bardzo możliwe, to te wybory przegramy. Czyli no, występują te obawy. Taki komunikat, o którym wspomniałeś, czyli że FBI powiedziało, że może być dezinformacja. Oczywiście, że może być dezinformacja i takie nastroje na pewno mogą być podgrzewane przez jakieś siły zewnętrzne. Z drugiej strony też przecież służby mogą być upolitycznione i żyjemy w takich czasach, kiedy już nieraz teorie spiskowe okazywały się niestety prawdziwe. To prawda, że być może żyjemy w jednym wielkim spisku. Czasami o tym mówimy w porankach i w radiu Wnet. Ale czy sytuacja jest taka, że jeśli wygrałaby, mówiłeś o sondażach, że w tych stanach, które są najbardziej obserwowane, gdzie zmieniają się nastroje z wyborów na wybory, Trump ma pięciopunktową, aż do 5 punktów procentowych przewagę w sondażach. Czy będzie tak, że jeśli Kamala Harris wygra wybory, to wtedy Trump powie: po raz drugi ukradziono nam wybory, i wezwie swoich zwolenników do buntu? Trudno przewidzieć. Na pewno Trump powiedział, że jeżeli przegra te wybory, to następnym razem nie będzie już kandydować. Trudno jest mi sobie wyobrazić, żeby taki bunt mógł rzeczywiście realnie wystąpić, no i do czego miałby właściwie prowadzić, no bo jeżeli miałby wezwać ludzi do takiego buntu, no to powinien mieć pewność, że ten bunt rzeczywiście miałby się zakończyć po prostu przejęciem władzy. Wątpię, żeby teraz to było na takim etapie w Stanach Zjednoczonych. To, czego możemy się spodziewać natomiast, to, że jeżeli Trump wygra, no to na pewno będą zamieszki. Najprawdopodobniej tak. Czyli zbuntują się wtedy demokraci, to może być w dwie strony. Rozchwiane jest to imperium amerykańskie, można powiedzieć, aż do czerwoności. Niestety tak. I z tego na pewno nikt w wolnym świecie nie powinien się cieszyć. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby jednak tutaj na amerykańskiej ziemi jak najszybciej to społeczeństwo doszło ze sobą jakoś do porozumienia. Myślę, że to porozumienie przestaje powoli być możliwe, tak jak porozumienie nad Wisłą, tak jak porozumienie w Rzeczpospolitej, a to, co może być symboliczne, że te wybory, jeśli wygra Trump, będzie można powiedzieć o tej wiewiórce słynnej z Nowego Jorku, która została uśpiona, że Trump i supermocarstwo ma swojego prezydenta dzięki wiewiórce. Dzięki wiewiórce. Tak, i ja apeluję, żebyśmy nie zapominali o tym biednym szopie, który, bo tam nie była tylko wiewiórka, tam była wiewiórka i był tam też szop pracz, który też niestety podzielił jej los i został niesprawiedliwie uśpiony. Natomiast tak całkiem na poważnie, co ciekawe, jeżeli chodzi o tę wiewiórkę i jej przyjaciela Szopa, to, że rzeczywiście wiewiórka z miasta Nowy Jork, które jest bardzo liberalne, jest taką lewicową mekką w Stanach Zjednoczonych, gdzie już regularnie demokraci właśnie sięgają po władzę.
I właśnie stamtąd wyszła taka iskra, gdzie nawet właściciele tej wiewiórki nie wypowiadali się w żaden sposób politycznie, ale jednak coś takiego jest w społeczeństwie amerykańskim, że kiedy pojawiła się taka niesprawiedliwość i to zwierzę zostało uśpione, to zupełnie spontanicznie ludzie zaczęli to utożsamiać z niesprawiedliwością rządów demokratów. To jest bardzo ciekawe. Bo to, ta wiewiórka przypomniała Amerykanom i nie tylko Amerykanom rozmaite filmy Disneya, w którym występowały wiewiórki. Była bardzo sympatyczna, bardzo oswojona. Wskakiwała, kiedy przychodził gospodarz do domu, wskakiwała mu na ramię, kiedy siadał, żeby wypić kawę, piła z nim razem kawę i była po prostu absolutną przyjaciółką. No, tak jak mówisz, rzeczywiście na pewno to uruchomiło różne takie głęboko zakodowane dziecięcą radość, którą odbiera człowiekowi czasami życie. I wielka polityka, jak widać. I tak, no, chyba nie będzie w tym przesady. Jeżeli wygra Trump, to właśnie obok Ilona Muska pewnie ta wiewiórka będzie w ścisłym gronie może 5, może 3 osób, które wprowadziły Donalda Trumpa do Białego Domu. A w Nowym Jorku powstanie pomnik wiewiórki wybudowany przez demokratów. Tak może się zdarzyć z Filipem Styczyńskim. Będziemy się słyszeć dzisiaj w czasie naszego nocnego programu wyborczego. Taką przynajmniej mam nadzieję. Dla nas jest to już dzisiaj, tak, dla ciebie to jest jutro. To powiedz w takim razie, operujmy pojęciem wtorek, bo dzisiaj najprawdopodobniej jest wtorek, przynajmniej w Warszawie. Tutaj też już jest wtorek. Czy we wtorek szykują się jeszcze jakieś wiece, czy Donalda Trumpa, czy Kamali Harris? Szczerze mówiąc, nie widziałem, żeby się szykowały. Tutaj raczej oba wiece, które były w Pensylwanii, były zapowiadane i opisywane jako już wiece zamykające, więc raczej nie, ale jeżeli coś się wydarzy, od razu dam o tym znać. Donald Trump spędzi ten wieczór wyborczy w swojej posiadłości na Florydzie, a Kamala Harris przed domem, której ponoć okradziono załogę czy reporterów nowej telewizji publicznej. Gdzie będzie? U siebie w domu czy w Waszyngtonie? Kamala? Raczej nie będzie w tym domu, w którym okradziono ekipę Neo TVP. Raczej będzie tutaj w Waszyngtonie, w swoim domu wiceprezydenta w pięknej dzielnicy Georgetown. Może zapukaj do jej drzwi tego wieczoru. Bardzo serdecznie, Filipie, dziękuję za rozmowę i życzę dobrych snów. Niech to będą prorocze sny, niech ci się przyśni przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych, Filip Styczyński. Dzisiaj będzie ciężko spać. To prawda. Ale tak, dziękuję. Postaram się. Dyrektor w Centrum Studiów nad Międzymorzem w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Waszyngtonie był gościem Poranka Wnet. A teraz fragment, krótki fragment wczorajszej rozmowy ze studia Dziki Zachód, rozmowy z Wojciechem Cejrowskim. Posłuchajmy.